przejdźmy do... Zaczniemy od duchu strony, więc weźmiemy to złoto. Tak się kula w miejscu. Nie, no spadł teraz. Tam coś jest na plusie. 50 pipsów. Co? Złoto, nie? Tutaj ten dolar. Dolar, ropa. Ropa też poszło na dynie, no ale coś tam teraz się zatrzymało. To się... Czekaj, no, no prawie tak rano było. Jak patrzyliśmy. W podobnym miejscu. Nie no. No jak? Rano. No rano tam... 53 patrzyłem, nie? Chyba coś. 64. Dużego ruchu nie było. A wiesz, to na godziny, bo to 4 godziny to może tak trochę myli, ale no zobacz teraz. O 10 była to jest długa świeczka, nie? Czekaj. Mam telefon. Jestem, Mariusz dzwonił. Dobra, przechodzimy do tych 4-godzinnych. Co tu się wydarzyło? No to... Wszystko skakało w dzień góra, dół, euro, USD. No, było na plusie, później spadło, teraz się odbiło. Euro, funt. No też był moment, że funt się mocniej, nie wiem, co tam się stało. Ale wszystko wraca do normy. Euro, CAD. Ładnie idzie. To 80 pipsów. Ale trzymamy. USD CAD. Tu będzie ciekawie jutro na tym. Jak się dolar umocni, to kicha, nie? Ale próbuje drugi raz przebić i nie może. Zobaczymy. Funt, AUD. No to teraz tak pieprzył, nie? No jakieś coś tu było. Słabe jest AUD, ale nie wiem, dolar. Funt tak się osłabił. Coś było teraz? Nie. Nie wiem, zresztą mamy chyba nie. Nie, nic nie było. No i trzeba czekać. No. Funt. To nie, to się ten osłabił się tak funt znowu. No to idzie w dobrą stronę. Frank cały czas mocny. To jest to, że ludzie myśleli, że już jest koniec i idzie ten, nie? Że pójdzie baj. A tu lecimy. I fund do CAD-a. No, wyszło na plus. Ale też się buja. I tu mam euro AUD, co mam dwa alarmy i nie wiem, co będzie. I dalej nic nie wiadomo. A ja też właśnie to miałem alarm na euro AUD. No tak jakby się zatrzymało teraz, nie? Poczekaj, ja tu wezmę.
Jeszcze sprawdzę. No, widać po tym, nie, że straciło impet. No, ale może zbiera tylko, wiesz, jakieś. No dobrze, może, tylko patrzę, gdzie to się zatrzymało, czy jakieś podstawy są. No jest. Zawrotki, no, w tym obszarze, widzisz? Mhm. Zawrotki jakieś, nie? Tu też się odbijało, wróciło do góry. Cześć wam. Siema, siema. Cześć, cześć. Poczekaj, to bym musiał teraz zobaczyć. To już to bez. No niższe interwały. Co tu się dzieje? No, tu więcej widać. O. No jest chyba 7-9 nawet. Zrobiło niższy. Okej, okay, to powinno RSI też być niżej. Dobra, wchodzimy w to. Zobaczymy rano, co będzie. Ho, ho. Co to, Marcin? A okej, okay. Teraz dopiero przyszedłem do domu, wiesz? Okej. Okay. I tak patrzyłem na to euro do jena też właśnie. Zaraz zobaczę co tam. Dobra, bierzemy ten impuls, ile to było pipsów. Się w ogóle opłaca. Jasno, że się opłaca. No tu jest. Zobaczymy tutaj. Ja tam się pozbierałem trochę. Zbieram. No po troszkę można, co nie? Już mam 32 dolarów. No. Nie poszedłem do dzieci, bo... Ale co, dokładasz, jak idzie w złym kierunku, dokładasz, tak? No dokładałem, patrzyłem i tak... Czułem rynek, dzisiaj czułem po prostu. Czasami... No i co, mówisz, że żadnego stop lossa nie było? Nic. Mogą być, bo tam mam jeszcze czwarte, ale... No. Aha, i ile jest osób? 4, aby... Szkoda, bo mam propozycję, że z każdym bym chciał zrobić zoom sam na sam. Po prostu w miesiącu raz tam gdzieś się umówić, w ogóle poznać ludzi, jakie mają problemy i
problemy z wydawaniem, nie? Okej, okay, dobra, ja to wchodzę. Po co ja tu wchodzę, jakby to otwartą to trzeba. Euro Audy. Ale czasem to możemy jeszcze zamknąć. Mam plan na to. Dobra, mamy to. Zapisałem. Ok, zapisane i przechodzimy do tych euro. Euro do jena, tak. A to mieliśmy dzisiaj? Było dzisiaj? Nie wiem, może było, bo ja tam w robocie byłem. Rano podawałem przecież, nie? Aha. No to musiałem przełożyć. Na 15 pipsów dałem tylko. Na 15 pipsów co dałem? A to nie było. I to grubo. I mówisz, że co to, kontynuacja? No, tak mi się wydaje, że tutaj może iść. To już walło na 70. Poczekaj, pasuje. Teraz robi takie retesty, to lubi tak właśnie siedzieć, wiesz? No jest, to jest, dla mnie to jest taka flaga nawet. No. Jest wybicie do połowy. Dobra. Dobra, to wchodzimy. Wchodzisz dwoma pozycjami, czy jedną? Na razie jedną wszedłem. Aha. Wszedłem na razie jedną, no będę widział, co się będzie działo. Jak podciągnę jeszcze do góry, to pewno dołożę. 4,9,1. 4,9,1. 100 plus. Dajemy 0. To ja poluję, wiesz, na... Nie mogę upolować... Zaraz przejdziemy. Tego franka, kuźwa. Euro do franka? Dokładam i... A jak to tam wygląda? Czekaj. 50 to się do 50. Dobra, to zobaczę, co się dzieje na niższych. Ale jest, kurde, ten, ale wysoko jest. Przebicie tu na 15. Aha, franka do jena. No. A, rozumiem, myślałem, że euro. Patrzę, spadło.
Dobra, dołożę ostatni raz. Bo to już trzeba wiedzieć, kurde, jak to dokładać, wiesz, bo nie chcę zjebać tego. No, też za dużo nie ma co, nie? Wiesz, jak się zafiksujesz na jedną pozycję. Tak, tak, ja tak nieraz miałem, że mi zniszczyła cały tydzień, potrafiło mi to zniszczyć. No. No, a tutaj ciągnie do góry i... No, ale musi być ten, znaczy musi, to nic nie musi, nie? Ale jest no spadkowy jak byk teraz. No jak byk, no. Zobaczymy. Lecimy po kolei. Audien. To nam chyba zostało jeszcze. Siedzimy w tym. No nie może zrobić tych. Od rana się pierniczy, nie? Głupie 25 pipsów. Audien USD tutaj. Mamy. No wczoraj to mamy, nie? Take profit. Wystarczyło poczekać. I widzisz, na noc porobiłem 50, wiesz, Marcin? Proszę. Na noc porobiłem 50 pipsów. Aha, podokładałeś, tak? No. Nie, no stop loss 50, nie? Dałem. Aha, rozumiem, po stop lossa 50 pipsów, no. No, cut, tu ładnie, kurde, poszedł nam. No frank jest mocny, cholera, nie? No ja tak myślę, jak wiesz, no... Bo tak szczerze, to mało jest stop lossów, nie? Zobacz, a jak na jednym będziesz miał 50 pipsów? Dobra. Trzeba byłoby to też, nie wiem, no może w przyszłości coś ogarniemy bardziej, żeby może któreś pozycje dłużej trzymać na przykład, nie? No. Bo to fajnie leci. Te 4 godziny to jest, wiesz, dosyć taki interwał, że to potrafi iść dosyć długo, nie? No i też obawiam się, dołożyłem. Nie, to muszę, kurde, zrobić jakąś tamę, bo nie mogę, nie, wiecznie nie będę dokładał. Okej, okay, tu dochodzi, wyłączam. To jest to, że ten frank zawsze jest, wiesz, trochę nieobliczalny, bo on jest zawsze mocny dosyć, nie? Dlatego mówię, tu dojdzie koniec, no tu czwarte dołożenie moje i koniec. Już więcej wyłączam, bo szkoda moich nerwów. Znaczy nerwów, no nie mam nerwów, tylko szkoda konta, o. Dobra, euro do jena, no to był take profit, teraz jest kolejne wejście. Euro, dolar. Tu mieliśmy take profit. Tak czy nie? Nie, aha, już wiem, o co było. Nie mieliśmy take profitu, bo wchodziliśmy tu. Była ta świeca i widziałem knota i kazałem dołożyć na razy dwa, nie? I później obydwie pozycje, wiesz, był zysk, nie? Mhm. Dwa miałem, a jeden normalnie i wyszedł zysk i kazałem zamknąć, bo tu nie wiedziałem, co się stanie. To mamy zaliczone. Fund kat. Aha, tu kazałem dołożyć, bo było w strefie. Zadzwoniło i kazałem dołożyć. Na sela, nie? Oczywiście. To fajne wybicie było i zobaczymy. Fund frank. No, tu mieliśmy take profit. Fund yen. No cały czas czekamy.
Funt, dolar. Take profit. Dolar, frank. Take profit. To praktycznie dzisiaj zostało tylko to AUD. No. A złoto też dawałeś tam. Złoto. To też z tych 4 godzin? 4 godzin, tak, no. Co, i trzymasz to cały czas, tak? No. Już 50 pipsów już. Tak, no mam to, mam. No tylko jutro, wiesz, jutro jest ciekawy dzień, to jutro może nieźle zamieszać na rynkach. Może czegoś poszukamy, tak na spokojnie. No mi się w ropę tam, jak mogłem, to obserwowałem dzisiaj właśnie, wszedłem, znaczy nie teraz, ale wcześniej. 15:30 chyba. Ropa właśnie fajnie się rusza, tak pół godziny przed otwarciem, godzinę. No mi się nie podoba. Okej, tutaj nie ma nic, tu. Co tu było? Profit był, ale no ten frank ciągnie, nie? Zostawiamy to. To możemy zlikwidować. No, dla mnie. No to nie, może ten baj. Nie, za ryzykowne. No tutaj mamy tego franka. Chyba jeszcze za wcześnie, może zejść w dół. No, tu nie. Tu też nic nie widzę. To mamy. A tu jest za wysoko. Nie, tu wyszło z kanału, nie. Euro AUD. Euro AUD jest nam. Euro CHF. Nie wiem, no, trzeba teraz jakąś korektę liczyć, nie? I się wpakować, jak już z tym frankiem. O, tu jest ciekawe. Tylko za późno właśnie. Tu mogło, można na tej próbować. Euro. Euro dolar. RSI poszło. Ja bym dał tu baja, ci powiem. Czekaj, euro JPY nie dałem. Take profitu.
Nie. Dla mnie tu jest, kurde, by był baj, wiesz? Euro USD, tak? No. Bo nie przebiło tego. Tu prawie doszło, tu nie doszło. Nie. Tylko RSI masz, wiesz. No właśnie. Poniżej masz połowy, a tam knot był, wiesz? A tam cena była na połowie Bollingera. No tu było fajne wejście na sela. No. Już po ptakach. Funt, frank. Dobra, ale my tam jesteśmy na baju, nie? Na tym GBP audio. Audio na baju, ale na 4 godzinach. Ale nie jest to z tej strategii. Aha, no rozumiem. Już kurde, już zgłupiałem. No nie, bo ja też zgłupiałem już teraz. No bo jak grasz na tym, no, na tym samym koncie, to później się można... Bo ty tych tam bowlingerów nie dajesz sygnałów na Telegram, tak? Nie. No właśnie, no dlatego tak zauważyłem właśnie, że... Bo chyba bym musiał zrobić oddzielne, wiesz? No. Żeby nie mieszać później. Też myślę, zastanawiam się, bo tam widzę na grupie, co niektórym te bowlingery, to wiesz, fajnie wychodzą, nie? No. Czy można by było zrobić taki kanał dla osób, chociażby na Telegramie nawet tylko, nie? Dla osób, które po prostu, wiesz, ogarniają trochę i żeby rzucały na przykład tego, bo wiesz, im więcej osób obserwuje, bo ty nie zawsze masz czas, nie zawsze jesteś przy komputerze. Nie zawsze jestem. No, a co niektórzy, co mogliby coś rzucić i wiesz, wszyscy by mogli skorzystać na tym, nie? To no znaczy, no, nie, że tam będzie, wiesz, że wchodzić, tylko to już każdy będzie musiał decydować, nie? To propozycja, nie? Taka, to i to widzę. No, dokładnie. I to też myślę tak, wiesz, każdy by się czegoś, wiesz, prędzej uczył, nie? Bo tak to też może nie wiedzą, nie tego. Ty też nie masz czasu zawsze odpisać, wiesz. No nie mam. Zawsze. No nie, ale teraz jak ten eurodolar to był praktycznie na sela już, nie? Eurodolar? No. No to co przed chwilą żeśmy patrzyli, co tam knot był do połowy. Tak. Ona się kończy, o 7 się kończy ta świeczka? 4-godzinna? Poniżej, no dlatego mówię, tutaj tak niejakie, jest konsolidacja jakaś, nie? No tak, tylko że wiesz, to wskazuje tak, że normalnie byś wchodził na sela tutaj, nie? Przy tej strategii. To jest... Wiesz co, tu bym wchodził na tym knocie na baja. Ale Tomek, według tej strategii teraz, nie? No to bym wchodził. Na te bollingery. No to jest jawne wejście na sela, nie? No teraz. Tak. Ale ja patrzę na tą świecę. Ja wiem, ale ja mówię o teraz. Zaraz. Zaraz ci cofnę, jak go tu widziałem. Czemu mi tak szybko? No nie zdążyłem nawet. Take profit, nie? No nie wiem, właśnie zarobnicze. No kurwa. No może przestawiłeś niechcący, żeby szybko, wiesz. Nie, no dobra, tutaj bym gdzieś wchodził. Było 25. Na tym knocie bym tu wchodził, bo tu było ten, nie? RSI. No i by 25 zgarnął. O to mi chodziło, nie? I później mówię teraz, że zeszło. Może być kontynuacja, ale nie, no mówię, że to jest, nie. To już jest, może być na spadek, nie? Że to może być impuls, reakcja i dalej w dół, nie? No, a co to za kropki masz na tych świeczkach? Co to jest? Nie wiem. Nie wiem, co to się pokazało.
Nie wiem, myślałem, że jakiś masz indykator albo coś. A nie wiem, teraz pierwszy raz widzę te kropki. Buy, sell może. Nie wiem, nigdzie nie widzimy. Dobra. Tu za późno. To już w ogóle. Funtolar. Tu byliśmy tu. USD card. USD card. Nie, nie ma sensu, to jest fajne wejście było na baja, nie? No tak, tak, w nocy. Która to była? Czy 20? No, gdzieś o pierwszej. No, tak zauważyłem właśnie, o trzeciej. Tak, mówił kiedyś, że grał sobie w nocy do trzeciej i tam ubrał. Proszę? Grzegorz opowiadał, że grał do trzeciej w nocy i tam sobie ubrał. Aha. No, mi się tak wydaje, że właśnie, bo ja rano się budzę, powiem ci szczerze, tak gdzieś, nie wiem, siódma, sprawdzam telefon, nie? No. I patrzę, kurczę, no fajne wejścia były tam o trzeciej nad ranem na przykład. Z 4 godzin. Dobra, USD, to wiadomo, że to jest korekta. O, to mi się podoba, tu mieliśmy tutaj profil, jest korekta. Jak tu jest korekta, to na franku też. Pięknie. No to już jestem tam zarobiony. No i zostało nam... No tu jest ciekawie, wam powiem. Co mówisz? Mówicie? Niższy. No ciekawie, no. Idziemy z koksem. Kuźwa, nie mogę znaleźć. Sześćset sześćdziesiąt sześć, no to dobra liczba. Dobra, zysku 25. Stop loss dajmy 0. Jeśli to wyszło 143, 416. I to by było na tyle. To by było na tyle. 6 osób jest.
Dobra, to się nagra jeszcze raz powiem, że mam propozycję, aby z każdym zrobić osobno Zooma, sam na sam. Przez miesiąc tam z każdym, nie? Raz w miesiącu, tak robić może. Poznać się. I to w ogóle zobaczymy, może jakiś plan zrobić w tradingu, czym problemy są, wytłumaczyć coś. Bo czasem na Zoomie myślę, że ludzie się boją mówić, nie? No tak może być, no. To ja napiszę na grupie i napiszę o tym Telegramie jeszcze, nie? No, mi jak najbardziej, pomysł się podoba. Aha, jeszcze to audio od PY chciałem zobaczyć. No, dobrze idzie. Będzie coś z tego. Trochę się poczekało, ale... A co ty tam dokładałeś, jaką parę z tego franka, z tym frankiem? Z jenem tu, wiesz? Aha. No i schodzi, nie? Muszę tu pilnować teraz, żeby mi... Nie, jest okej. Zobaczę, może też to wyjdę. Dobra, macie jakieś pytania? Nie chcę przedłużać. Nic ciekawego nie ma. Rano jest więcej zawsze. Do... Nie no, w sumie teraz ile było? Raz, dwa. Rano były cztery. Czy pięć. Raz, dwa, no dokładnie. No. To dzięki, nie przeszkadza. No to na razie. Dzięki, cześć wszystkim. Hej. Jutro o 10:00.